Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj będziemy mieli tak trochę po zielonogórsku, ponieważ w Zielonej Górze są dni winobraniowe, ale my chcemy pokazać, że północ województwa lubuskiego też ma tradycje winiarskie. A są z nami dzisiaj Tomasz Kusiak, witam cię serdecznie, Jacek Łukowiak, sommelierzy, propagatorzy winiarstwa. Witam was bardzo serdecznie. No może zacznijmy właśnie od tych historii związanych z tradycjami winiarskimi w naszym regionie, bo wydaje się, że klimat niekoniecznie jest odpowiedni, a jednak te tradycje sięgają już wielu, wielu, nie chcę mówić set lat wstecz, ale rzeczywiście dzieje się tutaj na temat winiarstwa sporo. Tak, tradycja winiarstwa jest już długa, a szczególnie nasz region jest skojarzony z tą kulturą wina. Wokół Gorzowa, Zielonej Góry jest wiele winnic, które w tej chwili już powstają, mają coraz lepsze osiągnięcia i no, wydaje się, że klimat, który staje się coraz cieplejszy, sprzyja temu, żeby niektóre szczepy miały tutaj rację bytu i żeby to wino, które z tych szczepów powstaje, no żeby przynosiło nam dużo dobrych rezultatów. My chcielibyśmy przez taki punkt, który tutaj mamy w Gorzowie, propagować tą kulturę związaną z winiarstwem, wspierać też tych lokalnych producentów, wspierać wszystkich tych, którzy chcą tej jakości, chcą, żeby to, co na stołach się pojawia, żeby miało odpowiednią jakość i dlatego postanowiliśmy, żeby również w Gorzowie powstał taki punkt, który będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom. Jacku, czy lubuskie wino jest dobrym winem? Tak, lubuskie wino jest bardzo dobrym winem. Oczywiście wszyscy się uczymy robić dobre wino. Wiadomo, że są lata, kiedy to wino jest lepsze, są lata, kiedy wino jest gorsze. Są winnice, które są lepsze, są winnice, które są gorsze. Zresztą to jest rzecz bardzo subiektywna. Są osoby, które oczywiście lubią wina mocne, czerwone, zgarbnikujące, a są, które lubią białe, delikatne, nie robiące, że tak powiem, wielkiego wysiłku. Po prostu chcą napić się delikatnego wina i kosztować i, nie wiem, tworzyć sobie dobry klimat właśnie konsumując to wino. Jest parę winnic oczywiście, które się wyróżniają, które się wybijają. No nie chciałbym teraz wyróżniać dokładnie, bo może by było to krzywdzące. Nie chciałbym jakieś reklamy zresztą w tej chwili robić, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza. My akurat znamy te wina, wiemy, które są dobre i ja pewnie jak ktoś do nas zawsze przyjdzie... Zawsze możecie podpowiedzieć. Tak jest, zawsze możemy podpowiedzieć. My tutaj oczywiście na północy województwa czy regionu oczywiście mamy też oczywiście swoje też winnice i je wspieramy ze względów no może też lokalnych, bo są one bliżej, bo mamy bliższy kontakt nawet z producentami. A tutaj jest niedalekiej powiedzmy miejscowości, która właśnie niedługo też robimy spotkanie z producentem. Bo wydaje się, że ten klimat, który w tej chwili właśnie, o którym wcześniej mówiliśmy, on jest wszędzie dobry, ponieważ faktycznie temperatury się podnoszą. Do tej pory Polacy raczej produkowali wina białe, bo te warunki powiedzmy dla białych win były bardziej sprzyjające. Natomiast no, już to producenci północy województwa jednak robią też wina czerwone i całkiem dobrze się udają. Często są też to oparte o szczepy winogron, które są sztucznymi szczepami, stworzonymi specjalnie na potrzeby naszego regionu, ponieważ... Żeby w naszym klimacie wytrzymały, tak? Tak jest. Jest taka trochę też, można powiedzieć, taka historia, że parę szczepów przyszło tutaj do nas z Niemiec, ponieważ były one przygotowane na część wschodnią Niemiec, ale w związku z tym, że Niemcy są krajem winiarskim, nie pozwolono im korzystać z tych szczepów i rozwijać dalej tą uprawę winogron, winorośli i uprawę produkcję wina. W związku z tym no, nasi polscy tutaj przedsiębiorcy skorzystali z tego i stworzyli po drugiej stronie granicy dokładnie praktycznie w tym samym klimacie
udało mi się stworzyć naprawdę bardzo dobre wina. Mamy tutaj właśnie też bardzo dobre wina, które z tego regionu pochodzą. Mówi się, że ten nasz region jest taki specyficzny mikroklimat. On jest bardzo sprzyjający, dlatego że wbrew pozorom my o tym wiemy, że nasze zimy tu w naszych okolicach są jednak łagodniejsze, że te mrozy owszem są, ale też są krótsze. Ale co najważniejsze, ten najtrudniejszy okres przy produkcji czy uprawie winogron, czyli okres majowych przymrozków, u nas przytrafia się stosunkowo rzadko i jak gdyby nie pustoszy tak tej plantacji winogron, jak to jest w innych regionach. Jeździcie po świecie, oglądacie inne winnice, oglądacie miejsca, w których te tradycje winiarskie są bardzo rozpowszechnione. Gdybyście mieli porównać, jak to jest u nas, czy jesteśmy jeszcze daleko, daleko, czy już możemy się też chwalić i pokazywać, że całkiem nieźle sobie radzimy? Myślę, że możemy pokazywać, że nasze wina są równie dobre. My oczywiście tutaj w tym punkcie, który jest od niedawna otwarty, chcemy promować nasze wina, tutaj lokalne i polskie. Natomiast oferta jest bardzo szeroka i chcemy na tle tych różnych pozycji, które mamy, pokazać, że te nasze wina są naprawdę dobrej jakości. Wydaje się, że oferta jest coraz większa, już w tej chwili ponad 500 winnic w całej Polsce funkcjonuje i tych winnic przybywa. Na tle innych krajów wydaje się, że niektóre szczepy są świetnie reprezentowane u nas. No, nie wspomnę o takim szczepie Solaris, który jest bardzo popularny ostatnio, z którego wychodzi bardzo dobre białe wino. No i przez ten kontrast w porównaniu do innych pozycji, do innych krajów, jesteśmy tutaj, myślę, że godnie reprezentowani. To o tych podróżach, o których powiedziałaś, wydaje się, że każdy z nas po takiej podróży przywozi swoje wspomnienia, swoje smaki, które zawsze może u nas odtworzyć, może nie dokładnie, ale no jest szansa, żeby to, co gdzieś spotkał, żeby móc u nas to też kupić. Wspomniałeś o smakach i właśnie my coraz częściej zwracamy też uwagę na to, co jemy, jak jemy. Ta nasza kuchnia przestaje być taką kuchnią ciężką. Szukamy właśnie innych pomysłów na potrawy. I no to jest jakby nieodłącznym elementem dobrej kuchni. Też no są jakieś tyrunki. Wiem, że chcecie robić takie rzeczy, żeby jakby próbować komponować to wszystko razem i uczyć takiej kultury spożywania zarówno posiłków, ale też do dobierania odpowiednich trunków do tego. Tak, staramy się poprzez spotkania z sommelierem, które się cyklicznie odbywają, dla wszystkich chętnych, którzy do nas się zgłoszą, organizować spotkania dotyczące właśnie tematyki winiarskiej, doboru win do konkretnych potraw, poznania wszystkich szczepów, tych najważniejszych, z których powstają dobre wina, żeby ta świadomość rosła. No, zmienia się u nas trochę kultura i też chcemy wprowadzać tą kulturę wina na stoły, żebyśmy mogli świadomie używać wina w odpowiedniej temperaturze, podawać. Teraz wydaje się w dobie zainteresowania tematyką kulinarną, no wino się też świetnie komponuje, żebyśmy dobierali to, no, bardzo tak świadomie na swoje stoły, żeby ta wiedza była coraz lepsza. Chcecie też pokazywać, uczyć ludzi, jak rozpoznawać, szukać tych dobrych smaków. I no do tego potrzebna jest też współpraca, tak jak ty wspomniałeś, z osobami, które doskonale znają winę, ale myślę, że też właśnie takie zachęcenie i spotkania z osobami, które wiedzą na temat tego, jak to wino powstaje, co się z nim robi, jak się powinno celebrować. No dokładnie, to miejsce, które stworzyliśmy właśnie jest takim miejscem spotkań tych, którzy to wino tworzą, tych, którzy to wino tworzą, sprzedają, tych, którzy powiedzmy podają to wino dobierają do potraw, tych, którzy uczą na temat właśnie tych
tych połączeń, tych różnic. Właśnie w tej chwili można powiedzieć, przez to, że nasi klienci, nasze społeczeństwo generalnie poszukuje cały czas nowych wyzwań, nowych smaków, nowych smaków życia, bo w tej chwili jakby skończył się chyba ten czas, kiedy już tylko i wyłącznie nasze społeczeństwo goni za, że tak powiem, za pieniądzem, tylko i wyłącznie szuka nowych wyzwań. Nie wiem, jedni skaczą ze samolotu, spadochronem, inni nurkują, inni, nie wiem, przechodzą po pustyni, nie wiem, w jakimś szybkim czasie. Każdy szuka swojego miejsca w życiu i właśnie to poszukiwanie właśnie wino jako ten produkt, który naprawdę ma bardzo wiele oblicz, daje tą kolejną, powiedzmy, taki asumpt do tego, żeby poszukać, żeby łączyć. W tej chwili zresztą szefowie kuchni, kiedyś może to rzadziej występowało, ale teraz bardzo często piją wino, znają się, wręcz polecają już konkretny rodzaj wina do swojej potrawy. To połączenie jest bardzo istotne. Do tej pory myślę, że wielu Polaków piło raczej wino tak jakby po posiłku gdzieś tam, niekoniecznie byli świadomi, jak to wszystko połączyć. Dziś jest zupełnie na świadomość. Aczkolwiek zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest to miejsce dla nas, żeby, powiedzmy, tą świadomość jednak podnosić jakby w szerszej, dla szerszego grona naszego społeczeństwa. Te poszukiwania właśnie pokazują, że kiedyś było, jeśli mówimy o Polakach, i zawsze się kojarzyło, że mamy takie dosyć kiepskie tradycje, jeśli chodzi o alkohol. Nie chcemy tu propagować żadnych trunków, ale rzeczywiście połączenie dobrej kuchni z dobrymi smakami też powoduje, że w inny sposób podchodzimy też do trunków. Że jak, nie po to, żeby wypić, tylko żeby to towarzyszyło, prawda? Całemu tej całości, czy dobrej kolacji, czy posiłkowi. No tak, no polskie społeczeństwo, tak jak wcześniej mówiliśmy o różnych podróżach, mówiliśmy o naszych podróżach winiarskich, bezpośrednio do winnic, tak, one też oczywiście mają miejsce i też i tacy są nasi klienci, którzy jeżdżą wprost do winnicy i tam poznają to wino, jak się je tworzy i później konsumują również w tej winnicy, natomiast generalnie jeżdżą po świecie, tak, widzą tą inną kulturę, ten inny sposób spędzenia czasu, oni są świadomi, no wręcz są to podróże, powiedziałbym, często kulinarne, zresztą ta popularność wszystkich programów kulinarnych jest... Skąd się bierze, tak, i ona tylko wzmaga tą jakby zainteresowanie, ciekawość, że jak ktoś jedzie, to nie ogląda tylko i wyłącznie, nie wiem, ilość tam starych zabytków, tylko właśnie chce też poczuć jakby rytm miasta, kulturę, smaki, aromaty, no, inne miejsca, to wszystko właśnie w tym, to jest właśnie związane bardzo mocno z tym winem również. Wracając do naszego regionu, Tomku, jak ty sądzisz, czy to, że klimat nam się zmienia, bo to fakt, prawda, to, że coraz lepsze mamy doświadczenia w tych tradycjach winiarskich, czy to spowoduje, że ten nasz region lubuski rzeczywiście będzie takim regionem typowo winiarskim i czy rzeczywiście mamy tutaj do tego takie uwarunkowania? Ja myślę, że on już jest kojarzony w Polsce z uprawami winorośli. Myślę, że jak nigdzie indziej, to właśnie lubuskie kojarzy się głównie z produkcją wina, z uprawą winorośli. To, co jest też szczególnie ważne w tych krajach, w których są nasi klienci, my sami osobiście, to w każdym tym miejscu pija się wina regionalne i myślę, że to jest pewna szansa. O to chodzi tutaj, żebyśmy też dla promowali. Nas, żebyśmy promowali. Wspominaliśmy o Zielonej Górze. To, co zauważyłem w tamtym mieście, będąc dosyć często, to, że w lokalnych restauracjach wszędzie można znaleźć lokalne wina i to jest, uważam, bardzo potrzebne, żebyśmy wspierali swoje, te, które są oczywiście warte tego wsparcia, bo jeśli chodzi o jakość, to naprawdę to już jest duży postęp, jest ten progres jakościowy i wiele rzeczy udaje nam się. Myślę, że to wsparcie takie lokalne poprzez specjalne możliwości do
upraw winorośli. No, mamy lubuski szlak wina przecież, prawda? Lubuski szlak wina mamy. No tu, tak jak Jacek wspomniał, wokół nawet Gorzowa jest wiele nowych winnic, które już, z których można znaleźć dobre wino i to wino trafia na stoły. Także no, sądzimy, że ta promocja poprzez taki punkt, w którym dzisiaj jesteśmy, no, przyczyni się do tego, żeby również wina stąd lubuskie stawały się coraz bardziej popularne. No, wina trzeba w czymś pić. Oczywiście to jest też nauka, prawda? To jest nauka podawania odpowiedniej temperatury, odpowiednie szkło, odpowiednia oprawa. To wszystko też, tego wszystkiego uczycie. Tak, staramy się organizować takie spotkania, o których mówiłem wcześniej. Z sommelierem to jest już kilka takich spotkań odbyliśmy. To spotkanie z mistrzem Polski sommelierów otworzyło też dla wielu naszych gości takie możliwości poznawcze i poprzez regiony, poprzez szczepy możemy dowiedzieć się więcej o tym winie. Oprócz tego etykieta jest bardzo ważna, czyli sposób podania, temperatura. Te wszystkie rzeczy pozwolą nam świadomie używać wina, żeby to było wszystko w ograniczonych ilościach, no taki, żeby towarzyszyło potrawie i żeby było tym uzupełnieniem dobrej kuchni. Zresztą o kuchni myślę, że Jacek też będziemy powiedzieć, jak wino jest ważne. No tak, tak. To właśnie spotkanie, które Tomek mówi, czyli z tym człowiekiem, który faktycznie wie o winie wszystko praktycznie, to jest to, co powiedzmy też usystematyzowuje wiedzę wielu ludzi, bo wielu z nas pije wino, mówi, że jest dobre, złe, nie wiem, słabe, mocne, ale tak naprawdę to jest tylko to, czy to może o tym winie powiedzieć, a ten człowiek, który przyjeżdża naprawdę zupełnie pod innym kątem, pozwala spojrzeć na to wino i właśnie też pozwala też łączyć dobrze, żeby wykorzystać potencjał wina w połączeniu z potrawami. Natomiast wracając do jak tak mi się teraz kojarzy sobie, że Gorzów właściwie słynie przede wszystkim bardzo dwóch dobrych, znanych kucharzy, szefów kuchni, którzy tu wygrywali różne konkursy kulinarne, czy pan Salamon, czy pan Szkudlarek, ale Matarzy właśnie o dziwo ma takiego grand sommeliera. Jest to chłopak, który w zasadzie może nie wzrasta jak gdyby gastronomicznie w Gorzowie, tylko za granicą, ale jest, no jest właśnie członkiem tego Stowarzyszenia Sommelierów Polskich i jest tak grand sommelierem. Naprawdę pan Pawłowski, który jest naprawdę wyjątkowym człowiekiem i też mamy ochotę go kiedyś tu zaprosić, bo w zasadzie no, nie byłoby inaczej, żebyśmy go tutaj nie zaprosili, żeby właśnie pokazać, że taki człowiek utalentowany i znany w Polsce i też stąd z Gorzowa pochodzi, także to jakieś takie szczęście naszego miasta. Mamy ten krok do przodu, połączenie dobrej kuchni i trunków. Mam nadzieję, że nie zakręciło nam się wszystkim w głowie, bo nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyśmy pokazali, jakie tradycje piękne mamy w Gorzowie, w województwie lubuskim i w okolicach. Ja dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. I oczywiście dziękuję również za zaproszenie. Będziemy o tych tradycjach winiarskich, mam nadzieję, jeszcze wielokrotnie rozmawiali.